Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: oto Twoja matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Uczniem jest ten, kto słucha Mistrza i chodzi Jego drogami. Jezus dziś wyciąga swoją rękę w kierunku swoich uczniów i mówi: oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Jeśli tylko słuchamy Boga i staramy się wypełniać wolę Jego, stajemy się Jego braćmi, siostrami, a nawet matką. To wielkie wyróżnienie i możemy się zastanawiać, co Jezus miał na myśli i co znaczy, że Jego uczniowie są dla Niego jak własna matka. Słowa dzisiejszej dobrej nowiny mają kilka warstw znaczeniowych. Po pierwsze, Maryja, Matka Jezusa, jest nazywana pierwszą uczennicą Chrystusa. To przecież ona jako pierwsza przyjęła z wiarą Słowo Boże, czyli w pełni spełniła wolę Bożą w swoim życiu. Po wtóre, siostra, brat i matka to najbliżsi krewni. Dzieckiem Boga, a zatem bliskim krewnym Jezusa, jest każdy, kto wypełnia wolę Bożą. Po trzecie, matka jest symbolem człowieka zdolnego do zrodzenia dobrych owoców swojego życia. W takim znaczeniu każdy, kto wypełnia wolę Ojca Niebieskiego, jest płodnym rodzicielem Chrystusa dla świata. Trzeba nam dziś zadać sobie pytanie, czy w swoim życiu pokazuje, że jestem bratem, siostrą lub matką Chrystusa. Czy rzeczywiście moje życie jest na tyle płodne w dobre uczynki, że mogę nosić imię Matki Chrystusa? Zrobiłem już ten pierwszy, bardzo ważny krok. Studiuję Słowo Boże, czyli staram się poznać wolę Ojca Niebieskiego. Ale czy udaje mi się wcielić Słowo Boże w życie? Czy moje życie poddane jest woli Bożej? Niech ta dzisiejsza lekcja zapali nas do jeszcze gorliwszego poszukiwania woli Ojca.